Witajcie moi mili na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zabieram was w świat tańca. O tańcu bowiem dzisiaj będzie bardzo dużo, a nawet kiedy od niego na chwilę odejdziemy, będzie w tle. Ponieważ dzisiaj będę mówić o jednej z najpopularniejszych tancerek, Małgorzacie Potockiej. Kobiecie bezkompromisowej w pracy i w życiu. Miała czterech mężów, mnóstwo miłości w życiu i do dzisiaj nie boi się przyznawać, że nie ma problemu ze swoją seksualnością i nie przejmuje się tym, co wypada. Pada, a co nie. W swoim życiu przeżyła jednak równie ciężkie chwile. Jak wtedy, gdy została porwana wraz z całym statkiem, a w jej uwolnienie zaangażowane były władze aż kilku państw. Jest też osobą, która bardzo wiele wniosła do polskiej kultury współczesnej. Ponieważ przypomniała to, z czym polska kultura była za pan brat przed wojną czyli rewie. Założyła pierwszy i jedyny rewiowy teatr we współczesnej Polsce. Tak więc, jak sami widzicie, jeśli kochacie taniec, ten odcinek będzie dla Was. Ale mam też dla Was coś bardziej namacalnego, bo jeśli kochacie taniec, to koniecznie posłuchajcie, co chciałam Wam polecić. Chiny to jeden z najbardziej bogatych kulturowo krajów, z niesamowitą tradycją. I kulturą, również tą taneczną. Bo zanim zapanował tam komunizm, był to kraj z ponad pięcioma tysiącami lat tradycji, którą w Świetnie udało się zamknąć w widowisku tanecznym. I to właśnie to widowisko chciałam wam polecić. Shen Yun to najlepszy na świecie zespół klasycznego chińskiego tańca i muzyki. Zobaczcie sami. Niezwykle bogaty spektakl, który widz chłonie wszelkimi zmysłami. Ponad kilkudziesięciu artystów na scenie, niezwykła choreografia, orkiestra na żywo, zapewniająca niezapomniane muzyczne doznania, animowane tło, które zapewnia moc barw, a co za tym idzie, moc wrażeń. A to wszystko świetnie zsynchronizowane dzięki dbałości o każdy szczegół, każdy detal. Niech przykładem będą chociażby. Wspaniałe, ręcznie robione stroje artystów. Shen Yun prezentuje najlepszy klasyczny taniec chiński. I poza tym, że będziecie świadkami tego niezwykłego widowiska, to jeszcze gwarantuję Wam, że wyjdziecie z niego bardzo poruszeni, bo każdy, kto był na tym spektaklu, przyznaje, że oddziałuje on na wnętrze, a dokładnie na duszę. To dlatego, że tancerze się przed nami otwierają. Shen Yun oznacza taniec niebiańskich istot, a sam drugi członek, Oznacza duszę tańca, więc wszystko, sposób w jaki stoi i porusza się tancerz, jest wyrazem jego duszy. Zresztą sami widzicie, mały przedsmak wam prezentuje, chociaż oczywiście żaden film nie odda tego, jak to show wygląda na żywo i jakie robi wrażenie. Dowodem na to niech będzie fakt, że w poprzednich latach w każdym sezonie gościło w ponad 150 miastach na całym świecie, a show zobaczyło ponad milion osób oglądających je na żywo. A teraz widowisko przybyło do. Polski. Jest to niesamowita okazja, by zobaczyć ten spektakl na żywo. 27 i 28 lutego w Bydgoszczy, a także 2 i 3 marca w Lublinie. Polecam wam bardzo serdecznie, bo jest to w dobrym tego słowa znaczeniu coś, czego zdecydowanie nie da się odzobaczyć. A bilety rozchodzą się tak szybko, że zaplanowano nawet dodatkowy spektakl w Bydgoszczy. Nie zwlekajcie, więc w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu zostawiam wam link, pod którym zapoznacie się z ofertą Shen Yun, a także Będziecie mogli kupić bilety i znajdziecie tam także kod, dzięki któremu będziecie mogli kupić bilety bez opłaty serwisowej, a więc taniej. I taką okazję będą mieli tylko widzowie tego kanału. Fajnie, prawda? Zapraszam więc Was bardzo serdecznie, jeszcze raz polecam, a teraz zabierajmy się już za dzisiejszy temat. Małgorzata Potocka z domu Antoszewska urodziła się 21 lutego 1948 roku w Warszawie. I całe swoje życie wiązała z tańcem. Zaczęłam tańczyć, gdy miałam 4 lata i od tego czasu jestem związana ze sceną. To moja pasja, moje życie. Nie dałabym rady bez tego. Urodziłam się, żeby przetańczyć życie. Czasem człowiek już w genach ma zakodowane pewne rzeczy. W moim przypadku tak właśnie było. Bardzo szybko odkryłam swoją pasję, mówiła w wywiadzie dla Plejady. Uczęszczała więc do warszawskiej szkoły baletowej, a po szkole debiutowała na deskach Teatru Wielkiego w 1972 roku. Nie została jednak w placówce sztuki zbyt długo. Dlaczego? Gdybym została w Teatrze Wielkim, dziś byłabym zgorzkniałą, starzejącą się kobietą. Rzadko dostaje się tam szansę na wielką karierę, a ja odeszłam z Teatru Wielkiego i rozwinęłam skrzydła. Zaczęłam na wielu koncertach jeździłam po Polsce ze znakomitymi artystami, wspominała w Plejadzie. I faktycznie zjeździła cały świat. Była stypendystką Broadwayowskiej Szkoły Tańca i Paryskiej Rewi. Szybko stworzyła także swój zespół taneczny pod nazwą Naya Naya, który później nosił nazwę Sabat. A lata 70. i 80. to okres bogatej kariery i yy, no, takich sukcesów, właśnie tego zespołu oraz oczywiście pani Małgorzaty. Przygotowała wiele występów rewiowych i cieszyły się one wielką popularnością, dlatego też zespół i pani Małgorzata byli zapraszani w różne miejsca na świecie. Można powiedzieć, że tańczyła wszędzie od Rzymu, Londynu, po San Remo. Ale nie przeszkadzało jej to tak, żeby mieć w tym samym czasie bujne życie osobiste, prywatne, miała bowiem czterech mężów. Byli nimi kolejno: gitarzysta Krzysztof Potocki, satyryk Tadeusz Ross. Aktor Marek Prażanowski i Jan Nowicki, ale o tym później. Zatrzymajmy się bowiem przy Tadeuszu Rosie, którego oczywiście też na pewno kojarzycie odcinek, o nim już zrobiłam, znajdziecie go w karcie. I z nim aktorka miała świetne relacje do końca, mimo rozstania. Sama była jedną z pięciu żon satyryka. Ich małżeństwo trwało 4 lata. Byłam wtedy bardzo młodziutka, i niczego. Nie chciałam poza miłością. Kiedy się rozstaliśmy zresztą w pełnej zgodzie, przez całe życie byliśmy później w kontakcie. Bardzo dużo dla mnie zrobił, gdy otwierałam teatr Sabat. Był przy mnie i właściwie ten teatr otwierał razem ze mną. Był fantastycznym artystą o niezwykłej kulturze, zarówno jako partner kobiety, jak i śpiewający aktor. To rzadkość, by człowiek zachowywał klasę zarówno w życiu prywatnym, jak i na scenie. Ale po tych niepowodzeniach małżeńskich artystka weszła w kolejny związek z kolejną, bardzo dobrze Wam znaną postacią. Chodzi o Wojciecha Gąsowskiego i z nim ta relacja miała być inna. Tym razem się uda, prawda? I faktycznie nie byli małżeństwem, ale dla obojga był to bardzo ważny związek. Zakochali się w sobie bowiem do szaleństwa i nie rozstawali nawet w pracy. A tak jak Wam powiedziałam, te właśnie lata, na które przypadał ten związek, to był czas największego rozkwitu kariery pani Małgorzaty. W Polsce pani Małgorzata ta również była bardzo doceniana, ponieważ wnosiła do tej szarej rzeczywistości wiele kolorytu, prawda? Rewia no to jest tak naprawdę wybuch tych kolorów, wybuch artystyczny. I tak jak Wam już wspomniałam, podróżowała ze swoimi rewiami po całym świecie, ale jedna z tych podróży była wyjątkowo dramatyczna i na zawsze odmieniła życie pani Małgorzaty, ale w ogóle losy tej pary, o której Wam wspomniałam. Artystka bowiem podpisała kontrakt na występy na statku wycieczkowym. Polegał on na tym, że wraz ze swoim zespołem, a także Wojciechem Gąsowskim przez 11 dni mieli występować dla publiczności zebranej na statku wycieczkowym, który udawał się w rejs po Morzu Śródziemnym. Finał rejsu miał się odbyć w Egipcie, a potem wszyscy mieli wrócić do Włoch. Podróż marzeń. Wszyscy byliśmy szczęśliwi, mogąc choć na chwilę wyrwać się z szarego socjalizmu, ale okazało się, że razem z nami podróżowali terroryści, którzy zaminowali cały statek. Statek został porwany przez palestyńczyków. Kiedy część pasażerów wyszła na ląd oglądać piramidy i zostało 400 osób zaatakowali, wspominała w rozmowie z VIVĄ. Był rok 1985, a pani Małgorzata i pan Wojciech zostali zakładnikami porywaczy. Jak dokładnie wyglądało to porwanie? W tłum pasażerów wmieszało się czterech porywaczy, których plany zostały pokrzyżowane, kiedy niedługo po wypłynięciu na morze zostali zdemaskowani podczas czyszczenia broni. Wówczas zaatakowali, przejęli kontrolę nad statkiem, a przez radio nadawali komunikat, że żądają wypuszczenia z izraelskich więzień ponad 50 palestyńczyków. I w rozwikłanie tej sprawy zaangażowało się kilka państw. Władze Izraela, Egiptu i Stanów Zjednoczonych przygotowywały szereg planów rozwikłania konfliktu na pokładzie. Jednak jak się domyślacie, chwilę to trwało, a każda minuta w takiej sytuacji jest przerażającym stresem dla zakładników. Na dodatek kolejne porty odmawiały przyjęcia statku u siebie, bojąc się tego, co się stanie, gdy ci porywacze przybiją do portu. Ale to nie było tak, że statek został porwany, a na pokładzie była sielanka. Kilka osób niestety straciło życie, ponieważ porywacze Chcieli udowodnić, że nie żartują. Statek był zaminowany, my leżeliśmy na podłodze i czasem dostawaliśmy wodę do picia. Miałam przy sobie święty obrazek, modliłam się i błagałam Boga, żeby przeżyć. Zresztą z tym obrazkiem nie rozstaje się do dziś. Dostałam go od księdza Orzechowskiego, któremu pożyczyłam torbę na wyjazd do Watykanu. Dał mi portrecik Matki Boskiej z Jezusem w ramionach, mówiąc: będzie cię strzegła, opowiadała Wiwie, tancerka. Natomiast w Plejadzie mówiła: 56 godzin leżałam na podłodze, błagając Boga o ocalenie życia. 56 godzin umierania. Pancerka jednak uszła z życiem. Kiedy wszyscy byliśmy już otumanieni rozpaczą, kiedy ja i moje dziewczyny stałyśmy na środku pokładu z rękami do góry, a oni celowali do nas, kapitan ogłosił, że za chwilę zejdą ze statku, bo dogadali się z Amerykanami. Którzy obiecali wypuścić więźniów. Jednak jak się domyślacie, te wydarzenia wywarły na niej bardzo duże piętno psychiczne. Przez rok nigdzie nie jeździłam, później zebrałam się w sobie i stwierdziłam, że to bez sensu, bo przecież trzeba jakoś żyć dalej. Dlatego nie chodzę na stadiony czy duże zgromadzenia. Ale ten wpływ był tak duży, że pani Małgorzata obiecała sobie, że zmieni swoje życie. I co prawda na początku chyba nie miała na myśli aż tak dotkliwych zmian, ale jednak dotknęły one nawet jej partnera, Wojciecha Gąsowskiego. Gdy dział się ten koszmar na statku, obiecałam sobie, że jeśli przeżyje, to zmienię swoje życie i tak zrobiłam. Zrozumiałam, jaką wielką i niezwykłą wartością jest życie i jak łatwo można je stracić. Wróciłam i zaczęłam wszystko od nowa, opowiadała w rozmowie z plejadą. Postanowiła otworzyć swój teatr rewiowy, zastawiła dom, wzięła pożyczkę i choć jak widzicie było to bardzo ryzykowne, swój cel osiągnęła. Sama wystąpiła po raz ostatni w 1989 roku na festiwalu w Sopocie. Od tego czasu zajęła się choreografią i kierowaniem sceną rewiową. Założyła Teatr Sabat i do dzisiaj prezentowana tam rewia cieszy się popularnością. Rewiar to są wideoklipy, razem wszystkie ujęte kolorowe, piękne, na żywo. Wspaniała muzyka, piękne tancerki, świetna choreografia, i do tego oszałamiające kostiumy, mówiła w Dzień Dobry TVN. Ja sama miałam przyjemność być kilkukrotnie w teatrze pani Małgorzaty i potwierdzam, że jest to niesamowite widowisko. Więc na pewno, jeśli będziecie w Warszawie, to warto zaznaczyć ten punkt na swojej mapie zwiedzania. A pani Małgorzata jest tam prawdziwą gospodynią, zawsze otwiera i zamyka spektakle. Widać, że ten teatr to jej serce. I nie robi tego tylko z powodów finansowych, nie traktuje tego jako pracę. Widać co na pierwszy rzut oka. Dba o wyjątkowy kontakt z publicznością. Zresztą niedawno niezwykłość tego miejsca docenił nawet znany na całym świecie zespół Rammstein, który nagrał. Tam teledysk. Początkowo pani Małgorzata myślała, że będzie chciał tylko wynająć wnętrze, ale nie. Wystąpiły tam też wspaniałe tancerki z zespołu Sabat. Ale wróćmy do tych tragicznych wydarzeń, jeszcze na chwilę, bo powiedziałam wam, że one wpłynęły także na Związek Artystki. I faktycznie, bo choć obiecała, że Wojciecha Gąsowskiego już nigdy nie zostawi, słowa nie udało jej się dotrzymać. Nie był moim mężem, ale wielką miłością. Łączyło nas 12 lat wspólnej pracy i podróże po całym świecie. Nigdy byśmy się nie rozeszli, gdyby nie ten statek. Tak bardzo przeżyłam tamto wydarzenie, że postanowiłam odciąć się, odciąć przeszłość, zacząć wszystko od początku, mówiła w rozmowie z Vivą. Ale inne źródła mówią, że za sprawą tego rozstania jednak stał ktoś trzeci. Ktoś bardzo dobrze Wam znany, kto sprawił, że ten związek nie wytrzymał. Umierałam ze strachu o Wojtka, kiedy nas uwolnili, obiecałam sobie, że się już nigdy nie rozstajemy. W jednym z zagranicznych hoteli podczas kolejnej trasy spotkała się przypadkiem z Janem Nowickim i uległa urokowi Amanta. Pan Wojciech się o tym dowiedział, był zdruzgotany, wrócił do kraju, a Małgorzata została z Janem we Włoszech. Ale ten romans szybko się skończył, a pani Małgorzata próbowała odzyskać uczucie Wojciecha, ale niestety na nic się to zdało. Pan Wojciech nie był w stanie jej wybaczyć, a pani Małgorzata Małgorzata przekonuje, że obrączki, które kupili razem we Włoszech, przechowuje do dziś. Bardzo żałuję, że zniszczyłam tę miłość, ale czasu nie da się cofnąć. Wojtek na zawsze ma w moim sercu miejsce szczególne, wyznała w jednym z wywiadów. Więc jak słyszycie, Jan Nowicki i Małgorzata Potocka spotkali się trzy dekady przed swoim ślubem. A to pierwsze spotkanie to była niezła burza emocjonalna. Byłem nią tak zafascynowany, że nawet nie pojechałem na spotkanie zespołu z papieżem, mówił Nowicki. Gdy się spotkaliśmy 30 lat temu, to oszalałam. Ogłuchłam i oślepłam, wspominała z kolei Małgorzata Potocka. A ślub, o którym mowa, był nie lada wydarzeniem, ale planowany był już właśnie wtedy, też 30 lat wcześniej. I pani Małgorzata była pierwszą kobietą, z którą Jan Nowicki w ogóle brał pod uwagę legalizację swojego związku. I choć pani Małgorzata miała już wybraną sukienkę do legalizacji tego związku, nie doszło, ale przez 50 lat pan Jan się nie ożenił. Nie był w ogóle zainteresowany małżeństwem, a o sobie mówił. Ja w ogóle nigdy z nikim nie wybieram się w życie, bo zawsze myślałem, że on się jeszcze nie zaczęło. Wydawało mi się, że najważniejsze role, miasta, kobiety dopiero będą, nigdy że są. Nie potrafiłem rozsiąść się w szczęściu, jak w wygodnym fotelu. I dopiero ponowne spotkanie z panią Małgorzatą zmieniło to podejście. Bo gdy pani Małgorzata zobaczyła po latach Jana Nowickiego na ekranie, jej uczucia ponoć odżyły, a intuicja podpowiedziała, by odnowić relację z niedoszłym mężem i wtedy zapragnęli dać sobie kolejną szansę. Na początku ukrywali się z tą relacją i niewiele osób o niej wiedziało, ale potem postanowili podzielić się swoim szczęściem ze światem. I do ślubu doszła pani Małgorzata, została oficjalnie pierwszą kobietą, z którą Jan Nowicki wziął ślub. Niestety ich szczęście nie trwało zbyt długo, bo wizja na związek jednak znacznie się od siebie różniły. Mimo to ukochana Jana Nowickiego mówiła: To mężczyzna, z którym zostanę do końca życia, ale po sześciu latach zdecydowali się na rozwód. Po jakimś czasie dotarło do mnie, że wzięłam ślub ze wspomnieniami, które nie pokryły się z rzeczywistością, mówiła w Vivie w 2015 roku. Moglibyśmy dalej być razem, ale w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że muszę wybrać. Albo fascynację Janem, albo fascynację moim teatrem. I kolejny raz wygrał teatr. Ale pani Małgorzata dodaje, że rozstali się pięknie. I mogliśmy oglądać, jak para pojawia się w sądzie, trzymając się za ręce. A po procesie pocałowali się na rozstanie. Pisano o nich, jak o przykładzie rozstania z klasą. A gdy ostatnio zmarł pan Jan, o którym również macie odcinek w karcie, pani Małgorzata nie kryła, że to dla niej bardzo druzgocące chwile. Taki człowiek jak Jan nigdy nie umiera. Jan to mój świat i nikt tego nie zdepcze. On był niepowtarzalny, niezwykły, jedyny taki na świecie. Myślę, że wszyscy, którzy go znali, wiedzą, że tylko Jan umiał tak rozmawiać, tylko Jan umiał być taki mądry, tylko Jan umiał być tak nadzwyczajny i tylko Jan umiał być tak przystojny. I tylko Jan umiał tak kochać jak nikt na świecie. Ale również Wojciech Gąsowski i Małgorzata Potocka darzą się sympatią. Pan Wojciech odwiedził byłą ukochaną nie tak dawno w jej teatrze. A pani Małgorzata mimo upływu lat emanuje niesamowitą energią. Nie wiem na czym to polega, ale niektóre kobiety mają w sobie taki seksapil, taką energię, że tak naprawdę nie ma znaczenia właśnie ich wiek, ani też nawet wygląd tak naprawdę. To jest po prostu coś czym się emanuje, co się ma. Ale w przypadku pani Małgorzaty tajemnicą nie jest, że taniec miał tutaj duże znaczenie. Ja sama widzę po sobie, że wiele daje mi taniec. Już nie mówię o innych korzyściach dla organizmu i samopoczucia. To znakomity lifting i z pewnością każdemu doda skrzydeł. Okres pandemii jednak był bardzo trudny dla pani Małgorzaty: nie tylko ze względu na zamknięcie teatrów, ale również dlatego, że choroba dotknęła ją bardzo poważnie. Trzeci tydzień jestem w szpitalu i boję się o swoje życie. Boję się, że przestanę oddychać. Czuję się strasznie, kaszel mnie dusi, jestem podłączona pod tlen, dostaję leki, kroplówki, ale również wtedy marzyła, żeby wyjść po to, by móc zobaczyć zaplanowaną na ten okres premierę w swoim teatrze. Tancerka od wielu lat jest także symbolem wyzwolenia. Nie peszy jej żaden temat, otwarcie mówi o seksie przed siedemdziesiątką. Obecnie jest w stałej relacji z 16 lat młodszym partnerem, Iwo Orłowski nie został jej mężem. Bo pani Małgorzata, jak sama mówi, nie spieszy się do ołtarza, by podsycać ciągle ogień w związku. W rozmowie z Pudelek TV wyznała: Każdy seks jest piękny, jest bardzo ważny w życiu kobiety. Ja w ogóle się nie zastanawiam, ile mam lat. Nie pamiętając, ile mam lat, ciągle mi wszystko wypada. Trzeba być niezależną zawodowo. W facetach jest tak, że zawsze konkurują z kobietą, nie brać pieniędzy od facetów, potem zawsze odbierają żadnego męża nie kochałam tak jak teatr, żaden nie wygrał z moją miłością i pasją. Ale dodaję, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o mężów. I bardzo dobrze. A nie wydaje wam się, że tancerze to są właśnie tacy szczęśliwi ludzie, bezkompromisowi, ich nic nie ogranicza. I właśnie przez to, że nie mają tych ograniczeń, ta energia, którą z siebie wyzwalają, przekłada się również na ich życie. I być może dlatego właśnie my tak bardzo lubimy na nich patrzeć, by trochę tego szczęścia sobie urwać. A więc warto patrzeć, czy to w teatrze Sabat, czy podczas widowisk Jun. Bo wyobraźcie sobie, ile szczęścia musi dawać taki występ. Tylu świetnie przygotowanych i uzdolnionych tancerzy. Polecam sprawdzić, nie zawiedziecie się. Więc jeszcze raz zerknijcie do opisu i do pierwszego komentarza, gdzie czekają na Was linki, gdzie możecie zapoznać się z widowiskiem oraz kupić bilety bez opłaty serwisowej. Życzę udanej zabawy każdemu, kto się zdecyduje, chociaż jest to w zasadzie pewnik, jeśli ta decyzja zapadnie. Dziękuję Wam serdecznie za dziś i jak zawsze widzimy się tutaj za kilka dni. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa-pa!